Jest rok 1926. W kawiarni szkockiej zebrała się grupa młodych pracowników naukowych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Są wśród nich Mazur, Szauder, Stożek, Ulam i Banach. Wkrótce usłyszy o nich cały naukowy świat, a dokonania Lwowskiej Szkoły Matematycznej w istotny sposób wpłyną na rozwój matematyki. Czołową postacią i głównym twórcą Szkoły Lwowskiej był Stefan Banach. Kim był ten polski uczony, którego wielkość niektórzy porównują do Kopernika czy Marii Curie-Skłodowskiej? Stefan Banach przyszedł na świat 30 marca 1892 roku w galicyjskim, w owym czasie Krakowie, w Szpitalu Powszechnym Krajowym imienia świętego Łazarza, jako nieślubne dziecko Stefana Greczka, urzędnika podatkowego i kobiety, która nigdy nie ujawniła swego nazwiska. Kobieta ta wymogła na ojcu dziecka przysięgę, zgodnie z którą dziecko nigdy nie miało się dowiedzieć, kim była jego matka. Ojciec dochował przysięgi i do dziś, pomimo różnych domysłów, pozostaje tajemnicą, kim jest matka Stefana Banacha. Nazwisko Banach odziedziczył po domniemanej matce Katarzynie Banach. Matka po chrzcie syna w Krakowie, w kościele świętego Mikołaja, oddała go na wychowanie ojcu. Banach wielokrotnie próbował się dowiedzieć czegokolwiek o swojej matce, jednak ojciec do końca swego życia konsekwentnie odmawiał informacji na ten temat. Swe najwcześniejsze lata spędził Banach u babki, matki ojca Antoniny Greczek. Po jej śmierci ojciec oddał syna na wychowanie do domu Franciszki Płowej, pracownicy sieci pralni krakowskich Tęcza. W domu Płowej Banach poznał się z francuskim fotografikiem i tłumaczem literatury polskiej Juliuszem Mienem. Mien w tym czasie był guwernerem córki Płowej. To on pierwszy poznał się na bystrości umysłu młodego Banacha. Jemu to prawdopodobnie zawdzięcza przyszły geniusz zainteresowanie matematyką i znajomość francuskiego. Stefan Greczek pamiętał o swym synu. Często pomagał mu finansowo, mimo że miał już w tym czasie swoją rodzinę. Kontakty pomiędzy ojcem a synem były właściwie zawsze poprawne, bez wylewności, ale i bez żalu. Banach kochał ojca, chociaż nie okazywał mu zbytniej serdeczności. W 1902 roku, po ukończeniu szkoły ludowej, Banach jako 10-letni chłopiec został uczniem pierwszej klasy gimnazjum IV imienia Henryka Sienkiewicza w Krakowie. W opinii Witolda Wilkosza, kolegi gimnazjalnego, Banach był chłopcem spokojnym, niepozbawionym humoru. W tym okresie Banach, zmuszony skromnymi warunkami materialnymi, dawał płatne korepetycje młodszym kolegom szkolnym, a także poza szkołą. Kolegom z klasy pomagał bezinteresownie. W gimnazjum należał Banach do uczniów wybijających się. Poza matematyką nic innego go nie interesowało. Miał niebywałą zdolność do szybkiego myślenia i liczenia. Na jego rozmówcach robiło to wrażenie jasnowidzenia. O bystrości jego umysłu w tym czasie świadczy taki oto przykład, kiedy swym pytaniem wprowadził w zakłopotanie katechetę. Pytanie brzmiało następująco. Czy Pan Bóg Wszechmogący mógłby stworzyć taki kamień, którego sam nie mógłby unieść? W roku 1910 Banach zdał maturę i wtedy jego ojciec oświadczył. Przyrzekłem twojej matce, że zapewnię ci pomoc do uzyskania matury. Dalej sam musisz sobie radzić. Kiedy Banach po maturze omawiał z przyjacielem Witoldem Wilkoszem plany na przyszłość, obaj byli przekonani, że matematyka jest już tak rozwinięta, że niczego nowego nie można w niej zrobić. Wobec tego na matematykę zapisywać się nie warto. Dlatego też Banach zdecydował się studiować technikę na Politechnice we Lwowie. Jeszcze w tym samym 1910 roku wyjechał do Lwowa bez grosza przy duszy. Lwów był w owym czasie ważnym centrum kultury i nauki Polski. Był miastem pięknym, niezwykłym. Liczył około 200 tysięcy mieszkańców, z tego połowa była wyznania rzymskokatolickiego.
prawie 1/3 wyznania mojżeszowego, spora część wyznania grekokatolickiego. W tym tyglu wyznań, narodowości i kultur znakomicie rozwijał się handel i przemysł. Na wysokim poziomie stały kultura i nauka. Serce się stara trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do les, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew. Jeśli młodym być, to we Lwowie. Po przyjeździe do Lwowa Banach zapisał się na Wydział Inżynierii Politechniki Lwowskiej. Na tym wydziale wykładało wówczas wielu wybitnych uczonych, m.in. Kazimierz Bartel, który jest autorem słynnej inskrypcji na gmachu Biblioteki Politechniki. Tutaj umarli rozmawiają z żywymi. Hic mortui vivunt et muti locuntur. Oraz późniejszy prezydent Polski Ignacy Mościcki. W tym czasie Banach zarabiał na życie korepetycjami. Późną wiosną 1914 roku Banach zdał egzaminy przed Cesarsko-Królewską Komisją. Zaliczył w ten sposób 2 lata studiów na Politechnice. Jego dalsze studia przerwała I wojna światowa. Tuż po wybuchu I wojny światowej powrócił do Krakowa. Dodać tu trzeba, że Banach był zwolniony ze służby wojskowej, gdyż był mańkutem i słabo widział na lewe oko. Okres wojny Banach spędził w Krakowie. Niewiele wiemy o jego życiu w tym okresie. Nie przestawał interesować się matematyką, nie odbywał jednak w tym czasie regularnych studiów. Poznawał matematykę z książek i z rozmów z matematykami, Otto Nikodymem i Witoldem Wilkoszem, późniejszymi profesorami. Jest prawdopodobne, że słuchał w tym czasie wykładów z matematyki, które prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Stanisław Zaremba. Banach chłonął swym bystrym umysłem najświeższą wiedzę matematyczną. Był samoukiem w tej dziedzinie. Stefan Banach został odkryty dla matematyki w sposób jakby żywcem wyjęty z XIX-wiecznej powieści obyczajowej lub współczesnej powieści science fiction. Tak wspomina to wydarzenie Hugo Steinhaus. Idąc wzdłuż plantu, słyszałem rozmowę, a raczej tylko kilka słów. Wyrazy całka lebega były tak nieoczekiwane, że zbliżyłem się do ławki i zapoznałem z dyskutantami. To Stefan Banach i Otto Nikodym rozmawiali o matematyce. Powiedzieli mi, że mają jeszcze trzeciego kompana, Wilkosza. Teoria całki Lebega była całkiem nową teorią. To był rok 1916, a książka Lebega ukazała się w roku 1905 i taka teoria nie była wykładana na wyższych uczelniach jeszcze wtedy. To spotkanie Steinhausa z Banachem miało niemal natychmiastowe konsekwencje naukowe.
Steinhaus zaprosił obu młodzieńców do swego mieszkania i w trakcie długiej rozmowy opowiedział im o problemach, nad którymi od dłuższego czasu bezskutecznie pracował. W kilka dni później Banach przyniósł gotowe rozwiązanie. Tak powstała pierwsza publikacja Banacha, ogłoszona w Biuletynie Akademii Krakowskiej wspólnie ze Steinhausem. Ten efektowny start zwrócił uwagę innych matematyków polskich na Stefana Banacha, co też było niemałą zasługą Steinhausa. Koniec I wojny światowej i pierwsze lata niepodległości to czas formowania się Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W księdze protokołów Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, w rękopisie pod datą 2 kwietnia 1919 roku, znajdujemy notatkę, że zebranie konstytucyjne odbyło się o godzinie 5 po południu w lokalu Seminarium Filozoficznego przy ulicy Świętej Anny 12. Jednym z członków założycieli był Stefan Banach. 19 października 1920 roku Banach wziął ślub w krakowskim kościele Świętego Szczepana na Piaskach z panną Łucją Braus. Łucja Braus pochodziła z rodziny rzemieślniczej. Wcześniej rozpoczęła pracę zarobkową. W momencie poznania Banacha była najpierw sekretarką Władysława Steinhausa, stryjecznego brata Hugona, a później stenotypistką w kancelarii adwokata Lisowskiego, zięcia Ignacego Steinhausa, adwokata zamieszkałego w Wiedniu, w którego rodzinie wychowywała się do czasu przyjazdu do Krakowa. Banach bardzo kochał swoją żonę. Przez 25 lat niełatwego życia była jego jedyną i najbliższą towarzyszką. Mówił na nią Lusia. Po ślubie Banach wraz z żoną wyjechał do Lwowa, miasta, które stało się jego przeznaczeniem. W 1920 roku profesor Antoni Łomnicki przyjął Banacha na swego asystenta na Politechnice Lwowskiej, mimo że Banach nie miał ukończonych studiów. Banach po prostu marzył o tym, żeby zostać asystentem w szkole, do której sam chodził. I Steinhaus mu to załatwił. Słyszałem zresztą, że ta asystentura wiązała się z opieką nad niemowlęciem, nad dzieckiem profesora Łomnickiego, u którego Banach był asystentem. Od tego momentu zaczęła się jego błyskawiczna kariera naukowa. W tymże roku Banach przedstawia tezę doktorską na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Banach nie tylko nie skończył studiów, ale i doktorem został w sposób dość niezwykły. Gdy rozpoczął pracę w Lwowie, był już autorem wielu doniosłych idei i wciąż pracował nad kolejnymi. Jednak na uwagi, że powinien wkrótce przedstawić pracę doktorską, odpowiadał, że ma jeszcze czas i może wymyślić coś lepszego niż to, co osiągnął do tej pory. W końcu więc zwierzchnicy Banacha zniecierpliwili się. Ktoś spisał najnowsze rezultaty jego pracy, co zostało uznane za znakomitą pracę doktorską. Przepisy jednak wymagały również egzaminu. Pewnego dnia zaczepiono Banacha na korytarzu Uniwersytetu Jana Kazimierza. Czy mógłby pan wpaść do dziekanatu? Są tam jacyś ludzie, którzy mają pewne problemy matematyczne, a pan z pewnością potrafi im wszystko wyjaśnić. Banach udał się zatem do wskazanego pokoju i chętnie odpowiedział na wszystkie pytania, nieświadom tego, że właśnie zdaje egzamin doktorski przed komisją specjalnie w tym celu przybyłą z Warszawy. Dziś prawdopodobnie doktoratu w ten sposób uzyskać nie można. W 1922 roku Banach się habilituje i w tymże roku zostaje profesorem uniwersytetu. W 2 lata później członkiem korespondentem Akademii Umiejętności. Jako profesor Uniwersytetu we Lwowie Banach rozwijał obok dużej aktywności dydaktycznej wielką działalność naukowo-badawczą. Stał się wkrótce największym autorytetem w analizie funkcjonalnej, której był jednym z twórców. Dokoła niego skoncentrowała się plejada młodych talentów. Wyrosła pod kierownictwem Steinhausa nowa lwowska szkoła matematyczna, która wkrótce, bo już w 1929 roku, zaczęła wydawać własny organ poświęcony analizie funkcjonalnej Studia Mathematica.
Steinhaus zachwycał się stylem pracy Banacha. Niech mi wolno będzie powiedzieć od siebie jako świadkowi pracy Banacha, że miał on jasność myślenia, którą Kazimierz Bartel nazwał raz aż nieprzyjemną. Nie liczył nigdy na szczęśliwe traf, że sprawdzą się w koniunktury pożądane w danej chwili. I chętnie mawiał, że nadzieja jest matką głupców. Tę pogardę optymizmu stosował nie tylko w matematyce, lecz także do proroctw politycznych. Był podobny do Hilberta w tym, że atakował zagadnienia wprost. Po wyłączeniu przez przykłady wszelkich dróg bocznych koncentrował wszystkie siły na drodze pozostałej, wiodącej prosto do celu. Wierzył, że logiczna analiza zagadnienia, przeprowadzana tak, jak analizuje szachista trudną pozycję, musi doprowadzić do dowodu lub obalenia twierdzenia. A oto jak o Banachu wyraża się Stanisław Ulam. W dyskusjach matematycznych lub krótkich uwagach na podstawowe tematy prawie od razu dawało się odczuć wielką potęgę jego umysłu. Pracował z olbrzymią intensywnością, po czym następowały okresy pozornej nieaktywności. Podczas tych okresów jego umysł selekcjonował kwestie, gromadził swego rodzaju kamienie probiercze, które najlepiej posłużą do skupienia myśli, do twierdzeń na kolejnym polu dociekań. Tak wspominał Banacha profesor Kuratowski. Humor Banacha był ironiczny, nieraz z odcieniem pesymizmu. Pełnił funkcję dziekana wydziału i musiał uczestniczyć w różnych zebraniach. Starał się jak mógł unikać tych nudnych imprez. Raz mi powiedział w charakterystyczny dla niego sposób: wiem, gdzie nie będę. Banach posiadał wielką zdolność tworzenia, budowania koncepcji, które rozjaśniały całe gałęzie matematyki. Jego publikacje odzwierciedlały jedynie część tych matematycznych talentów. Także różnorodność jego zainteresowań matematycznych była większa niż to, co znalazło się w publikacjach. O Banachu mówiono, że równie dobrze mógł pracować w gabinecie uniwersyteckim, jak i w poczekalni kolejowej. Czasami miano mu to za złe, podobnie zresztą jak picie. Banach dużo pił, ale nigdy się nie upijał. Banach szokował ludzi swoim niekonwencjonalnym zachowaniem. Wśród matematyków do dziś krążą anegdotki na temat tego, co Banach robił, jak się bawił, w co się ubierał, co mówił, kogo obraził itd. Było szokujące dla lwowian na przykład to, że Banach latem nosił koszulę z krótkim rękawem, spodnie z paskiem, w zębach trzymał cygarniczkę z papierosem i machał grubą laską. Nie pasowało to do ówczesnych wyobrażeń na temat profesorów i uczonych. Profesorom uniwersyteckim na ogół powodziło się bardzo dobrze. Życie we Lwowie było tańsze niż w Warszawie. I jak wynika z materiałów Towarzystwa Naukowego we Lwowie, przyjezdny mógł za kwotę równoważną $1 dziennie przyzwoicie się utrzymać, wliczając w to również wynajęcie dobrego mieszkania. Osobom o skromniejszych wymaganiach wystarczyło nawet $0.5 dziennie. Obiektywnie biorąc, finansowa sytuacja Banacha jako profesora uniwersytetu powinna być dobra, ale z uwagi na jego specyficzny tryb życia była nie najlepsza. Przez pewien czas prowadził życie ponad stan i często był zadłużony. Aby poprawić swoją trudną sytuację finansową, zaczął pisać podręczniki. Naleweczka przed obiadem, bardzo dobra rzecz. Smacznaku, bardzo dziękuję. Grzeczny byłeś dzisiaj w szkole? Tak, biłeś się z chłopakami przynajmniej raz? Nie. No to w porządku. W 1932 roku ukazuje się drukiem słynne dzieło Banacha Teoria operacji liniowych, jako pierwszy tom nowego wydawnictwa Monografie Matematyczne, którego Banach był jednym z założycieli.
Dzieło to przyczynia się w dużym stopniu do spopularyzowania osiągnięć Banacha wśród ogółu matematyków i do rozwoju analizy funkcjonalnej. Banach zajmował się głównie pewną częścią analizy funkcjonalnej, teorią przestrzeni Banacha i teorią operatorów. I to jest dynamiczne, to znaczy kiedy Banach się tym zaczął zajmować, to była nauka zupełnie młoda, gdzie robiono podstawowe problemy. Potem to się rozwijało i w tej chwili to wygląda inaczej, ale są jeszcze wciąż problemy takie, które pochodzą od Banacha. Rozważamy przestrzeń liniową X z zadaną na niej funkcją nieujemnej zwaną normą, spełniającą następujące warunki. Po pierwsze, norma X równa się 0. Miał dar jasnego, przejrzystego przekazywania wiedzy matematycznej. Na wykładzie mówił lekko przyciszonym głosem, lecz na sali było cicho. Każdy był zasłuchany w to, o czym mówił. Posługiwał się bardzo prostym językiem. Słuchając jego wykładów, mieliśmy uczucie, jakby do nas mówił. Patrzcie, to takie proste i łatwe. Po tych wykładach nie trzeba było dodatkowo wkuwać materiału, bo po wyjściu z zajęć już rozumiało się poszczególne zagadnienia z wykładanego przedmiotu. A dla matematyka zrozumienie pojęć, twierdzeń czy teorii to sprawa podstawowa. Z reguły spóźniał się na wykład 10-15 minut, ale w ciągu pół godziny docierało do nas więcej niż to, co dotarłoby po paru godzinach wykładów kogoś innego. Poza Banachem wszyscy wykładowcy przeżywali swoje wykłady. Przekazywali materiał nieco nerwowo i nie potrafili, jak on, robić to tak prosto i jakby od niechcenia. Norma X minus Y. X nazwiemy przestrzenią typu B, jeśli jest przestrzenią zupełną. On był bardzo skromny, bardzo prostym był. No, mogę powiedzieć taką rzecz, że ja przychodziłem na ten seminar, który on prowadził, tak? Znaczy, będąc studentem pierwszego, drugiego kursu, początkującym studentem, ja mało co mogłem zrozumieć, ale mnie prosto chciało w tej atmosferze być. I znaczy, przychodziłem troszkę wcześniej. Banach przychodził dokładnie, punktualnie przychodził. I do studenta, którego on pierwszy raz w życiu widzi, on im podawał mi rękę. Wobec tego, że ja przyszłem, tak, to ja już zasłużyłem na to, żeby on, taki wielki uczony, któremu kłaniali się największe autorytety świata, to znaczy on mi podawał rękę takiemu studentowi. Choć analiza funkcjonalna była główną domeną działalności naukowej Banacha i wyniki jego w tym zakresie przyniosły mu światową sławę, to Banach położył duże zasługi również w innych działach matematyki. Do tych działów należą m.in. teoria funkcji rzeczywistych, teoria szeregów ortogonalnych, opisowa teoria mnogości. Jeden z najbardziej sensacyjnych wyników z teorii mnogości znaleziony był przez Banacha wspólnie z Tarskim. W tej pracy napisanej po francusku w 1924 roku jej autorzy odkryli, dokonując niezwykle oryginalnych operacji, iż, mówiąc obrazowo, można tak rozłożyć kule na części, że następnie z tych kawałków otrzymamy dwie kule takie same, jak kula wyjściowa. Posiedzenia matematyczne we Lwowie odbywały się w położonych w pobliżu uniwersytetu kawiarniach. Najpierw w Romie, potem w kawiarni szkockiej. Do licznych zalet tej kawiarni należało serwowanie wyśmienitych ciastek oraz marmurowe blaty stolików, na których można było szybko pisać i, co ważniejsze, szybko ścierać. Spotkania matematyków w kawiarni szkockiej były początkowo nieregularne. Zdarzały się od przypadku do przypadku. Ale wkrótce ustalił się już pewien rytm i obyczaj. Codzienne przesiadywanie w szkockiej zaczęło należeć do stałego rytuału matematyków. Przychodzili najczęściej między 5 a 7. Zajmowali te same stoliki i przez parę godzin pracowali w skupieniu, zapisując marmurowe blaty stolików wzorami matematycznymi. Określenie
pracowali w skupieniu, nie jest może najbardziej trafne, ponieważ nie obywało się bez żartów, dyskusji, pokrzykiwań, a nawet picia. Banach na przykład w czasie swych posiedzeń w Szkockiej wypijał olbrzymie ilości kawy, koniaku, a także wypalał dziesiątki papierosów. Stworzenie takich możliwości twórczych, takiego stylu pracy, przypisuje się głównie Banachowi. Wiele mówiono i pisano w kraju i za granicą, że kawiarniany styl pracy to polski sposób uprawiania matematyki. Oczywiście miano na myśli nie samo przesiadywanie w kawiarni, ale fakt zespołowej pracy, polegającej na wspólnym rozwiązywaniu problemów i to często w miejscach niecodziennych. W roku akademickim 24-25 dostał stypendium rządowe na roczny wyjazd do Francji. W jego pracach, w jego publikacji nie ma żadnego śladu pobytu jego we Francji. Wydaje się, że nie miał zupełnie kontaktu z matematykami francuskimi. To właśnie wynikało trochę z tego stylu uprawiania matematyki, który był w Polsce i który był we Francji. We Francji w tamtych czasach profesor to był Olimp. Odstęp między studentem a profesorem był bliski nieskończoności. Myślę, że Banach był bardzo nieszczęśliwy. Tam nie miał z kim rozmawiać, krótko mówiąc. Wtedy jeszcze go profesorowie francuscy nie traktowali zbyt poważnie, a on sam, myślę, też nie bardzo się palił do współpracy z nimi. Sam bardzo nie znosił takiej sztywnej atmosfery, nie znosił takiego sposobu bycia herr profesora. Na powstanie matematycznej szkoły lwowskiej złożyły się dwa dość naturalne w końcu czynniki. Wiedza, jaką przynieśli starsi, to znaczy 30-letni koledzy, oraz młode talenty, które z wyjątkową umiejętnością zdołali oni zgromadzić wokół siebie. Geniusz Stefana Banacha był na pewno wsparty, przynajmniej w swym stadium początkowym, wykształceniem, zasobem wiedzy Hugo Steinhausa. Podobnie było z innymi. Banach był przede wszystkim matematykiem. Mało go interesowały sprawy polityczne, chociaż miał bystre spojrzenie na każdą aktualną sytuację, w której wypadało mu się znaleźć. Przyroda nie robiła na nim żadnego wrażenia. Sztuka, literatura, teatr były dla niego drugorzędnymi rozrywkami, które co najwyżej wypełniały mu i to rzadko krótkie przerwy w pracy. Cenił sobie natomiast zgrane towarzystwo przy kieliszku. Nie lubił się łudzić i wiedział doskonale, że zaledwie 5% jest wśród ludzi takich, którzy mogą zrozumieć matematykę. Pewnego razu oświadczył mi: wisz, bracie, co ci powiem? Humanistyka jest w szkole średniej ważniejsza od matematyki. Matematyka to jest za ostry instrument. To nie dla dzieci. Wielogodzinne dyskusje wytwarzały atmosferę wytrwałości, podniecenia, koncentracji i wspólnoty myślowej. Wydaje się, że dla tych, którzy przychodzili do kawiarni szkockiej, a więc dla Banacha, Stoszka, Mazura, Orlicza i wielu innych, matematyka nie była pracą, lecz przyjemnością. Po prostu oni to kochali i robili to. Nie mieli żadnych grantów, nic, a po prostu tam, powiedzmy, żony, dzieci i tak dalej, to były oczywiście na drugim planie, ale przede wszystkim to była ta praca, to jest zainteresowanie. To, co kochali, to robili i wyniki były. Stolik, przy którym siadywali Stanisław Ulam, Stanisław Mazur i Stefan Banach, należał do najsilniejszych stolików kawiarni szkockiej. Ich sesje odbywały się codziennie. A była nawet sesja, która trwała 17 godzin. Jej rezultatem był dowód pewnego ważnego twierdzenia z przestrzeni Banacha, ale nikt go nie zapisał i nikt już dziś nie zdoła go odtworzyć. Gdyż, jak pisze Hugo Steinhaus, prawdopodobnie blat stolika pokryty śladami chemicznego ołówka został jak zwykle zmyty przez sprzątaczkę. Taki był niestety los niejednego twierdzenia udowodnionego przez Banacha i jego uczniów. I wtedy pani Banachowa kupiła zeszyt, który zaniosła do kawiarni szkockiej i który miał być wydawany matematyką, kiedykolwiek się tam pojawiali.
I wtedy powstała książka szkocka. Od początku tej książki wpisywali do niej problemy, a także czasami rozwiązania. I często bywały tam nagrody. To było na przykład pół butelki wina, albo kufel piwa, albo mała kawa. Głównie to były tego typu nagrody. Ta książka szkocka rozpoczęła się w roku 1935 i ostatni problem został wpisany przez Steinhausa w roku 1941. W księdze zapisywano zagadnienia na pierwszych stronach kolejnych kart, tak żeby ewentualne odpowiedzi mogły być kiedyś wpisane na wolnych stronach tekstu pytań. Oryginalna księga szkocka była do dyspozycji każdego matematyka, który jej zażądał w kawiarni. Niektóre problemy ogłaszano tam z obietnicą nagrody za rozwiązanie. Nagrody wahały się od małej czarnej do żywej gęsi. Pamiętam, że było to w roku 72. Enflo przyjechał do Warszawy, miał wykład w Polskim Towarzystwie Matematycznym. Na stole była gęś w koszyku. To była nagroda, którą ofiarował Mazur za rozwiązanie problemu. Enflo przyjechał odebrać nagrodę, no a potem był problem, co z tą gęsią robić. Następnego dnia leciał do Sztokholmu, bo to było tuż przed Bożym Narodzeniem. I nie mógł gęsi z sobą zabrać. Wobec tego moja żona zaofiarowała się, że upiecze tę gęś pod warunkiem, że ktoś ją zabije i ktoś ją oczyści. Do dzisiaj księga szkocka pozostaje jednocześnie najtańszą i najdroższą książką w historii matematyki. Najtańszą dlatego, że zeszyt kupiony przez żonę Banacha kosztował zaledwie 2,5 zł. A najdroższą dlatego, że zawiera ona cenne idee, które wpłynęły na rozwój matematyki. Ulam, który w 1935 roku wyjechał do USA i w czasie wojny brał udział w pracach nad konstrukcją bomby atomowej, napisał po latach, że intensywność myślenia i skupienia w szkockiej można porównać tylko z okresem jego pracy w Los Alamos nad energią jądrową. Przetłumaczył księgę szkocką na angielski i rozesłał do największych matematyków na świecie. Wzbudziła sensację. Wszystkie relacje są zgodne co do tego, że Banach był niezmiernie pracowity. To prawda, mówi profesor Andrzej Turowicz, ale jego pracowitość była niepodobna do pracowitości innych ludzi. Pracownik naukowy do pracy potrzebuje z reguły ciszy i spokoju, a Banach nie. Większą część dnia spędzał w kawiarniach. Nie tylko w towarzystwie, ale i samotnie. Lubił hałas i muzykę. To nie przeszkadzało mu się skupić i myśleć. Były wypadki, że po zamknięciu kawiarni nocą szedł na dworzec kolejowy, gdzie bufet otwarty był całą dobę. Jest taki, powiedzmy, fakt, o którym prawie nikt nie wie i to profesor Orliś mi opowiadał, że Banach pracował po nocy. On brał ze sobą, pani Banachowa przygotowywała kanapki i on szedł do Instytutu Matematyki na Uniwersytecie na noc, tam go portier zamykał i on całą noc pracował tam. Także on miał taki zwyczaj nocnej pracy. Być może to też związane było z tym, że oni zaczynali, tak jak mi wiadomo, to oni zaczynali pracować w dzień bardzo późno. I wobec tego no, trzeba było kiedyś pracować. On pracował bardzo dużo. Był niesłychanym
pracoholikiem, ja bym powiedział. Von Neumann, wybitny matematyk amerykański węgierskiego pochodzenia, przyjeżdżał w okresie międzywojennym do Polski trzykrotnie. Za każdym razem na osobiste polecenie Norberta Wienera, ojca cybernetyki, usiłował namówić Banacha do emigracji do USA. Po raz ostatni w 1937 roku. W odpowiedzi na kolejną propozycję wyjazdu Banach spytał: a ile daje profesor Wiener? Przewidzieliśmy to pytanie. Proszę dopisać do jedynki taką ilość zer, jaką uzna pan za stosowną. Banach na to odpowiedział, że to za mała suma, żeby opuścić Polskę. Jednakowoż w listach do Ulama Banach dopytuje się o warunki życia w Ameryce, a w szczególności o ceny whisky, sody itp. Tuż przed wojną Stanisław Ulam, który na stałe przebywał w Ameryce, proponował Banachowi ucieczkę. Banach jednak odmówił. W czasie, gdy wojska sowieckie we wrześniu 1939 roku zajmowały Lwów, Banach był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i dziekanem Wydziału Matematycznego. Wkrótce potem został członkiem korespondentem Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Chociaż stronił od polityki, zgodził się zostać delegatem do Lwowskiej Rady Miejskiej. Gdy w czerwcu 1941 roku hitlerowcy wkroczyli do Lwowa, Banachowie znaleźli się w ciężkiej sytuacji. Banach obawiał się, że Niemcy wystawią mu rachunek za jego bliskie kontakty z Rosjanami, niezależnie od tego, iż groziło mu niebezpieczeństwo z tytułu przynależności do elity intelektualnej, która mocą rozkazu Himmlera miała być całkowicie zlikwidowana. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku z rąk hitlerowców i nacjonalistów ukraińskich z batalionu S. Nachtigal zginęło 40 polskich uczonych, profesorów, literatów, wybitnych przedstawicieli lwowskiej inteligencji. Między innymi zginęli wówczas pisarz i publicysta Tadeusz Boj-Żoleński oraz koledzy i przyjaciele Banacha, profesor Włodzimierz Storzek, chirurg Tadeusz Ostrowski, profesor Antoni Łomnicki, profesor Stanisław Ruziewicz. Egzekucja ta była początkiem wielkiej akcji mającej na celu zniszczenie polskiej inteligencji we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej wraz z wieloma innymi przedstawicielami nauki, kultury, członków ruchu oporu, młodzieży gimnazjalnej i akademickiej we Lwowie pracował razem z synem Stefanem Banachem juniorem, studentem medycyny, jako karmiciel wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym profesora Rudolfa Weigla. Dzięki czemu posiadał dokument, który skutecznie chronił go przed rozmaitymi represjami okupantów. Oto jak okres ten wspomina syn profesora Stanisława Ruziewicza, Zdzisław. W instytucie zatrudniony został każdy, kto miał bezpośredni lub pośredni kontakt z nauką, czyli większość lwowskiej inteligencji. Wszy skarmiało się siedząc przy długim drewnianym stole. Pamiętam, że niemal natychmiast zaczęły się tworzyć grupy towarzyskie. Istniał stół, przy którym wszy skarmiali humaniści i stół, gdzie siedzieli karmiciele zajmujący się naukami ścisłymi. Banach siadywał przy jednym stole z Bronisławem Knasterem i nawet, zdaje się, prowadzili tutaj rozmowę matematyczną. Banach!
Praca Banacha jako karmiciela wszy trwała aż do końca hitlerowskiej okupacji Lwowa, czyli do lipca 1944. Kiedy 22 lipca 1944 roku Niemcy opuścili Lwów i po raz drugi, jak to się ładnie mówi, do Lwowa wjechał Związek Radziecki, to Banach wraz z żoną znalazł się w trudnych warunkach mieszkaniowych. No i wtedy rodzice zaproponowali mu, ażeby sprowadził się do naszej willi przy Dwernickiego 12, gdzie było jedno wolne mieszkanie w związku ze śmiercią dziadka. No i rzeczywiście Banachowie niezwłocznie sprowadzili się do tej willi. Tam zamieszkali, jak się okazuje, nie na długo, bo u Banacha już rozpoczynała się choroba nowotworowa. W ostatnich tygodniach życia, co jest zrozumiałe, Banach wiele leżał, ale pracy nie przerywał. Także na przykład wiem to z informacji mojej mamy, że dzień przed śmiercią jeszcze wstawał z łóżka po jakieś notatki. Notatki naturalnie dotyczące matematyki. Bardzo dokładnie pamiętam moment zgonu. To było popołudnie 31 sierpnia 1944 roku. Mianowicie usłyszeliśmy głośne wołania o pomoc żony profesora. Wtedy obecna w domu moja matka tam pobiegła, no i już była razem z umierającym profesorem do momentu jego śmierci. Zmarł na raka płuc 31 sierpnia 1945 roku w mieszkaniu zaprzyjaźnionej rodziny Ridlów w Lwowie. Został pochowany w ich grobowcu na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie, tuż obok grobu Marii Konopnickiej. W pogrzebie Stefana Banacha uczestniczyły setki osób. Po bokach ulicy Świętego Mikołaja, którą tak często przemierzał Banach, ustawiły się studentki byłego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Każda trzymała w ręku wiązankę kwiatów. Stefan Banach zmarł przedwcześnie, mając zaledwie 53 lata i wiele planów przed sobą. Ofiarowano mu stanowisko w nowym polskim rządzie, a mianowicie stanowisko ministra oświaty, katedrę matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w której objęciu przeszkodziła mu śmierć. Dowiadywał się o wielkich osiągnięciach współpracowników i uczniów przebywających w USA. Analiza funkcjonalna, którą stworzył, rozwijała się w niezliczonych ośrodkach matematycznych na całym świecie. Jego idee naukowe owocowały i promieniowały na wszystkie kontynenty. Główne działy matematyki są coraz bardziej związane obecnie z zastosowaniami, zwłaszcza z fizyką. Analiza funkcjonalna bywa użyteczna w fizyce. Prawda, bez teorii przestrzeni Hilberta prawdopodobnie nie byłaby możliwa teoria kwantowa. Ale jest rzeczą zupełnie tajemniczą, dlaczego te nasze twory wymyślone w pewnym sensie bywają użyteczne. Właściwie trudno to zrozumieć. Z tym, że one czasami są użyteczne dopiero po długim czasie od ich powstania. To już zupełnie nieoczekiwanie różne bardzo abstrakcyjne działy matematyki mogą się stać pożyteczne. Ale dlaczego tak jest i kiedy tak się staje, to zupełnie nie wiemy.
Określenie Polska Szkoła Matematyczna, której był filarem, architektem i budowniczym, stawała się powoli symbolem. O wielkości Banacha jako uczonego świadczy fakt, że w Muzeum Nauki w Chicago w długim szeregu tablic z nazwiskami ludzi, których odkrycia otwierały nowe epoki w nauce, są dwa polskie nazwiska: Mikołaj Kopernik i Stefan Banach.